z nami jest i nas zbiera. Tak samo nasza i policja grzecznie z nami się zachowuje. Dziękujemy! 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 Brawa dla wszystkich, którzy to przyszli, zwłaszcza w takim małym mieście. Jest to naprawdę trudne się postawić ogólnie reszcie, która zapewne nie będzie się zgadzała. I ogólnie postawić się przede wszystkim dla rządu, który sobie myśli, że może naprawdę decydować za nasze panie, które tu przyszły. A nie może, kurwa, nie zgadzamy się z tym, a presja ogólnie ma sens, tak? Więc bierzcie się gdzie tylko możecie, do jakich tylkokolwiek miast jeździecie i zapraszamy ogólnie na Warszawę, gdzie jak najczęściej dzień w dzień. Warszawa to jest praca do nas! Dziękuję Darii, dziękuję Bogusi i reszcie grupy Międzyrzec Górą. Wychodzimy codziennie, nie damy się. Jeszcze pani... Mam nadzieję, że jesteście wszyscy razem do tego momentu, do którego ja będę. Zebraliśmy się tutaj z powodu Trybunału Konstytucji, który wydał wyrok na kobiety. Jesteśmy tutaj, żeby sprzeciwić się temu, żeby zakończyć ten rząd, te bajki, które nam wciskali już w sobie przez 6 lat. Kończmy to! Kobiety, nie poddajemy się do końca! Obalimy to! Chcemy 20 lat pod rządami PiS-u tutaj walczyć, tak jak pan walczy przez 20 lat z nimi. Mam nadzieję, że to się szybko skończy. Że ich wyniosła lataczka. To, co oni robią z ludźmi, jest godne potępienia. Tutaj przeciwko traktowaniu kobiet i zabraniania im aborcji, nawet kiedy dziecko nie ma szans na przeżycie. Ale pamiętajmy też o innych sprawach. Gospodarka. Setki tysięcy ludzi mają teraz zamrożone firmy. Jeszcze więcej ludzi nie może pracować. Rząd nie przygotował żadnych ustaw wcześniej i teraz robi. Więc mam do powiedzenia tylko tyle o PiS-ie. Ja osobiście, gdybym urodziła takie dziecko, które by mi konało przez rok w ogromnych męczarniach, zdeformowane, z jakimiś wadami, bym chodziła chyba do terapeuty do końca życia. Każdy powinien, nikt nikomu nie nakazuje aborcji w takich przypadkach, ale kobieta powinna mieć wybór. Jestem pod ogromnym wrażeniem, że jesteście tak wielce zmobilizowani, że jesteście razem. Zawsze wam pomogę, jak tylko będę mógł. Dlatego jestem pełen podziwu, że tak młoda osoba znieciła taki płomień. Jeżeli potraficie tak zamanifestować, to powinniście również mieć świadomość, że to wasz wybór. Wasze prawo mieć zdanie i nikt wam tego nie ma prawa zabrać. To wy powinniście decydować o tym, jakim spotyka was los w trudnych momentach, w trudnych chwilach. Jestem ogromnie wdzięczny, że się tak zachowaliście, pokazaliście klasę. Na ile nas stać? Walczymy o słuszną sprawę, ale szanujemy innych. I chciałbym również podziękować policji. Szacun, zachowaliście się z pełną profesjonalną służbą. Nie atakowaliście, a mieliśmy takie przypadki w innych miastach. Brawo! Dziękujemy! Drodzy Państwo, ja jako Olga Izatołka dziękuję Pani Agnieszce, Panie Bogominie, ze względu na to, że cała inicjatywa powstała dzięki tym Paniom. Dziękuję również Wam za taką kulturę. Wiadomo, zdarzały się wyjątki, ale tego nie mogliście pominąć. Jednak naprawdę jestem bardzo wzruszona całym przebiegiem, tym w jaki sposób